Południe Wnet. A na naszych zegarach równo godzina 16.41, a teraz zapowiadana rozmowa. Gościem Popołudnia Wnet jest Radosław Pyfel, kierownik studiów Biznes Chiński, Akademia Leona Koźmińskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Zaczniemy może od tematu, który teraz jest na ustach tak naprawdę wszystkich. Chodzi o Białoruś, ale troszeczkę w innym kontekście. Jakie znaczenie ma Białoruś dla Chin? No to jest, myślę, że bardzo ciekawe pytanie, na które stanowczo za rzadko próbujemy sobie odpowiadać w Polsce. Przecież Białoruś to jest bardzo ważny dla nas kraj, czy to historycznie, czy też geograficznie jako nasz sąsiad. No i tak się składa, że im bardziej będzie dochodzić do takiej sytuacji, w której Aleksander Łukaszenko nie będzie sobie radził z własnym społeczeństwem, a tak na to wszystko wskazuje, bo to już jest kilka tygodni bezprecedensowych protestów na Białorusi, takiej skali, jakiej nie było do tej pory, tym większe będzie znaczenie koncertu mocarstw i te mocarstwa prędzej czy później będą musiały usiąść do stołu, żeby wypracować jakiś konsensus w sprawie tak Białorusi, jak i Aleksandra Łukaszenki, a wtedy też i na pewno miejsce przy tym stole powinno znaleźć się dla Chin. Oczywiście nie jest to kraj, który ma jakieś takie, powiedzmy, asety czy atuty, jak ma Rosja, czy myślę nie takie nieporównywalne z Unią Europejską czy Stanami Zjednoczonymi, no ale jednak pewne asety Chiny tam posiadają. Jest to wiele inwestycji, są to dobre relacje z Białorusią od co najmniej 10 lat i Chiny wielokrotnie też wysyłały takie sygnały, że są zainteresowane istnieniem Białorusi w jakiejś tam formie, wspierały Łukaszenkę, czy to pożyczkami, czy kredytami, także w takiej sytuacji, kiedy już były domykane kolejne punkty jakby tego dokumentu integracyjnego z Rosją, to było taka słynna pożyczka chińska w grudniu zeszłego roku. Białoruś jest ważna dla Chin, czy istnienie Białorusi w jakiejkolwiek formie, nawet gdyby to była taka forma groteskowej dyktatury Aleksandra Łukaszenki, teraz fotografującego się tam z karabinami i wysyłającego ten sygnał, że będzie walczył aż do śmierci niemalże. Dlaczego jest ważna? No dlatego, że przede wszystkim tworzenie nowych korytarzy transportowych, jeżeli je poprowadzimy z Pacyfiku do Europy Zachodniej, a to jest ten długofalowy chiński plan, połączenie bogatej Europy Zachodniej z bogacącym się regionem Pacyfiku, no to Białoruś jest jakby na drodze i jest ważne, żeby ten region jednak był stabilny, żeby nie był niepokojony tam protestami czy demonstracjami. To jest pierwszy powód, żeby zapewnić tam jakąś stabilność, nawet jeżeli będzie to oznaczało taką archaiczną dyktaturę. Drugi powód, no to oczywiście jest absorbowanie Rosji. W tym kontekście jest rozgrywka między mocarstwami, ale lepiej jest mieć Rosję, która jest tam zaabsorbowana sprawami na Białorusi, próbuje ją całkowicie zintegrować, ale nigdy się to do końca nie udaje. Wspiera się tego Łukaszenkę, żeby jednak całkowicie się nie dał zintegrować. No taka sytuacja jest dla Chin lepsza niż całkowita integracja, czy też pełna integracja Białorusi z Rosją. To jest jakby numer dwa. No i numer trzy, że też jakby istnienie takiej dyktatury no było pewnego rodzaju, można powiedzieć, sojuszem ideologicznym, czy sojuszem wartości. Okazywało się, że może istnieć taki kraj również i w Europie, kraj dyktatorski, który coś tam robi po swojemu, niekoniecznie stosuje się do konsensusu waszyngtońskiego, czyli demokracji liberalnej i gospodarki wolnorynkowej, no to pewnie będzie trudno utrzymać, ale to rzeczywiście było w interesie Chin, to były jakby te trzy powody, które sprawiały, że Chinom jest na rękę utrzymanie jakiegoś status quo na Białorusi, a na pewno nie są na rękę żadne skrajne scenariusze, czyli całkowita integracja z Rosją, co z kolei dla Polski oznaczałoby powrót do granicy z czasów Związku Radzieckiego, przynajmniej na północno-wschodniej granicy Polski. No i nie jest też pewnie za tym, żeby Białoruś całkowicie weszła w strefę
jakby wpływów Unii Europejskiej czy Stanów Zjednoczonych, co z kolei oznaczałoby powrót do granic Wielkiego Księstwa Moskiewskiego z XVI wieku. No ale to również Chinom nie jest na rękę. Wszystko, co będzie po środku, włącznie z, pomiędzy tymi dwoma wariantami, włącznie z utrzymaniem Aleksandra Łukaszenki lub zastąpieniem go kimś innym, tylko nie wiadomo, kto to miałby być, ale ktoś, kto prowadziłby jakąś podobną politykę. Być może to będzie ktoś z otoczenia Aleksandra Łukaszenki, chociaż tam wśród jego najbliższego otoczenia, no jednak przynajmniej na razie nic nie wskazuje na jakiś wariant rumuński albo na to, żeby ktoś taki nowy się pojawił i prowadził podobną politykę. No ale to jest z pewnością to, co Chiny jako to mocarstwo, może nie pierwszoplanowe na Białorusi, ale już istotne. Każdy, kto pojedzie do Mińska, no i zobaczy, jak wygląda Mińsk i prześledzi te relacje, no to one obfitowały wiele jak na razie symbolicznych wydarzeń, ale niewątpliwie Chiny na Białorusi są obecne jako jedno z tych czterech, pięciu mocarstw, bo tutaj mówiliśmy o Unii Europejskiej, czy przede wszystkim Niemcach, Francji, także Litwie, z którą też, jak okazuje się, warto mieć dobre stosunki, bo jej pozycja dzisiaj na Białorusi jest bardzo istotna i to też jest dla nas bardzo ważne. No i Chiny na pewno będą tam jakoś uczestniczyć w tym koncercie mocarstw. Im bardziej będą te mocarstwa potrzebne, im bardziej Łukaszenko nie będzie radził, no tym jak tym na pewno rola tych mocarstw będzie wzrastać, a także i Chin, które jeszcze zobaczymy, czy oficjalnie, czy nieoficjalnie, na pewno jakąś będą starały się pewnie tam jakąś rolę odegrać. No dobrze, ale to jakimi konkretnie instrumentami dysponują Chiny, aby wpłynąć na to, co dzieje się na Białorusi? No właśnie, to jest ciekawe pytanie, gdyż dotychczas obserwowaliśmy taki festiwal symbolicznych gestów, różnego rodzaju obietnic, z których tak na dobrą sprawę niewiele konkretnego wynikało. No sama ta wielka flagowa inwestycja, wielki kamień w Mińsku, ona jednak nie odgrywa takiej istotnej roli ani w projekcie nowego jedwabnego szlaku, ani nie jest tak istotna dla białoruskiej gospodarki. Pamiętajmy, że tam również 5% udziałów ma niemiecki Duisburg, znaczy port w Duisburgu. To jest z kolei ten ważny czy kluczowy już w tym momencie ośrodek na nowym jedwabnym szlaku. To Niemcy są tym krajem, który są tutaj, można powiedzieć, że przez te 7 lat umocniły swoją pozycję i stały się głównym partnerem Chin. No ale ten wielki kamień takiej roli nie odegrał, jak się mówiło. Wiele gestów symbolicznych i tak naprawdę no, zadajemy sobie kilka pytań. No, czy Chiny zareagują, a jeśli zareagują, jakoś chyba będą musiały zareagować, bo sytuacja jest dynamiczna, muszą zabezpieczać swoje interesy, mają wiele asetów globalnych, mogą udzielać pożyczek na przykład. Dotychczas to były raczej takie pożyczki, które samym Chinom się też bardzo opłacały, bo one były obwarowane różnymi rodzaju zapisami. No ale już w zeszłym roku, kiedy dopinano właśnie te zamykano kolejne punkty umowy integracyjnej z Rosją. Łukaszenka się przed tym zbraniał i wtedy dostał pożyczkę bezzwrotną. Co prawda tylko na 500 milionów dolarów, ale pożyczkę bezzwrotną w najlepszym dla siebie momencie, a najgorszym momencie dla Rosji. Więc nie wiem, czy pożyczki teraz, jak wysokie one musiałyby być, żeby pomogły ugasić jakby ten ogień protestów, ale mogą tutaj w jakiejś formie Chiny zareagować. Zobaczymy też, to będzie prawdziwy tak naprawdę test, jak mocne mają te aktywa, czy też lokalne na Białorusi. No i też międzynarodowe, bo jest to no, światowe mocarstwo, które będzie, tak jak każde zresztą mocarstwo, musi bronić swoich interesów, a Chiny te interesy na Białorusi mają, o czym żeśmy powiedzieli w poprzednim pytaniu. No i to będzie odpowiedź na kolejne pytanie. Kolejną istotną kwestią będzie to, na ile będą w stanie wejść w kolizyjny kurs z Rosją, bo potrafią to robić i pokazały to w grudniu zeszłego roku, że mogą realizować inną agendę niż Rosja. Rosja chce ściślejszej integracji z Białorusią. Białoruś czy Łukaszenka nie chciał tej ściślejszej integracji z Rosją w grudniu i Chiny też jej nie chciały, co pokazały to poprzez tą pożyczkę. No ale teraz mamy do czynienia z sytuacją jak w grze w karty czy też w pokerze, gdzie na komendę sprawdzam, każdy będzie musiał te karty wyłożyć na stół i zobaczymy, czy dynamika sytuacji sprawi to, że te karty będą musiały wyłożyć Chiny, a jeśli tak, to jak one będą mocne i czy to będzie takie
czy to będzie gra w otwarte karty, czy to będą jakieś też kuluarowe różnego rodzaju zabiegi i rozmowy, w których z kolei Chiny się specjalizują i w ten sposób też często osiągają swoje cele. To wszystko sprawia oczywiście też, że nikt w Polsce nie wierzy, że jest to mocarstwo, które jest zdolne odgrywać tam jakąkolwiek rolę, ale to myślę, że takie lekceważenie, no ostatnio choćby były szef naszej dyplomacji, minister Radosław Sikorski w rozmowie ze Sławomirem Sierakowskim na łamach krytyki politycznej też mówił, że te chińskie aktywa są przeszacowane. No ale myśmy mieli też taki stosunek do Litwy. No okazało się, że dzisiaj to jest bardzo istotny kraj, o którego względy także trzeba zabiegać, bo Wilno jest bardzo ważne w tych relacjach z Białorusią. Więc nie przesądzałbym, czy te karty chińskie są takie słabe. Natomiast na pewno wiemy to, że pewnie będą musiały, czy przynajmniej część z nich będzie musiała zostać odkryta i to jest, myślę, że bardzo ważna kwestia, której w Polsce tak blisko związanej z Białorusią, która jest przecież dawnym Wielkim Księstwem Litewskim, myślę, że to także powinniśmy z wielkim zainteresowaniem monitorować, śledzić i obserwować. To teraz odejdźmy już na moment od Białorusi i spójrzmy na te relacje chińsko-amerykańskie, bo my w Radiu Wnet staramy się na bieżąco komentować tą dynamikę tego sporu, tej wojny handlowej. Czy w ostatnim czasie pojawiły się jakieś ważne, kluczowe wydarzenia, o czym warto powiedzieć? No myślę, że to jest bardzo ciekawy proces, ale trudny do skomentowania. Myślę, że tak samo jak finał Ligi Mistrzów czy tego typu mecz finałowy, który nie zawsze jest jakimś wielkim widowiskiem, chociaż jest rzeczą o wielkim znaczeniu. W ostatnich tygodniach mieliśmy zaplanowane rozmowy na 15 sierpnia, one zostały odwołane i przełożone, ale później doszło do tej wideokonferencji Roberta Leitzingera i Liu He, w ogóle Liu He to oznacza żura po chińsku, to jest absolwent słynnego liceum 101, czy też gimnazjum i liceum 101, kiedyś była w Polsce taka piosenka Piąte Liceum Ogólnokształcące, a w Pekinie jest gimnazjum i liceum 101, tam również uczęszczał Xi Jinping, i on się tam poznał z Liu He. No i Liu He jest teraz głównym chińskim negocjatorem i oni razem z Robertem Leitzingerem ogłosili, że te rozmowy były konstruktywne. To bardzo uspokoiło rynki finansowe, światowe giełdy przede wszystkim. Te indeksy pozytywnie zareagowały na to. No ale to jeszcze daleko jest od końca, do końca, bo ta pierwsza faza, bo to była rozmowa mająca podsumować tą pierwszą fazę tego dealu handlowego, który został ogłoszony w pierwszym miesiącu tego roku, w styczniu. No, Chiny nie wypełniają tego porozumienia. Miały zwiększyć te zakupy w stosunku do 2017 roku, ale jeszcze sporo im brakuje. Natomiast twierdzą, że to z powodu koronawirusa i ogólnego kryzysu światowej gospodarki, ale że mają zwiększyć zakup tych artykułów rolniczych, no to ma wszystko być na przestrzeni 2 lat. Na razie Chiny są pod kreską, obiecują, że to zmienią. No Amerykanie twierdzą, że widać pozytywne symptomy. No i to jest tak w języku dyplomatycznym, no można powiedzieć, że tragedii nie ma, no ale też nie ma jakiegoś wielkiego przełomu. No tak bym interpretował to wspólne oświadczenie o tym, że te relacje są konstruktywne. Wydaje mi się, że do czasów początku listopada, kiedy poznamy rozstrzygnięcie, wynik wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, to tak naprawdę niewiele się wydarzy, bo mamy też dosyć nerwową sytuację na Morzu Południowochińskim, więc tam ostatnio amerykański samolot U2 wleciał w przestrzeń non-fly zone, czyli przestrzeń, w której się nie lata. Chińczycy na to odpowiedzieli wystrzeleniem 2 rakiet w stronę Wysp Paraselskich i stronę Hainanu. No, w związku z tym no, trwają takie wzajemne testowanie, które ma również coraz częściej mówi się o jakimś starciu o Tajwan. Każdy sprawdza tą drugą stronę, na ile ona może się posunąć. No i tak to się toczy w ostatnich tygodniach w relacjach USA-Chiny. Myślę, że ten wybór między Joe Bidenem a Donaldem Trumpem będzie kluczowy i wiele może zmienić, jeżeli pojawi się nowy prezydent, który jeszcze na razie cały czas utrzymuje tą przewagę. Mówię tu o Joe Bidenie, cały czas on w sondażach prowadzi przed Donaldem Trumpem. Wybrał
wybrano już wiceprezydentkę potencjalną Kamalę Harris, taką hinduskę, przepraszam, Amerykankę hindusko-jamańskiego pochodzenia. No więc zobaczymy, jak to będzie od listopada. Myślę, że mogą być to duże zmiany taktyczne, jeżeli będzie to Joe Biden. Natomiast jest konflikt strukturalny między Chinami a USA. On dojrzewał od wielu lat. On był również obecny za czasów Obamy i Hillary Clinton, także on nie zniknie. Natomiast po tych pierwszych tygodniach listopada, czy też ten prezydent zaczyna swoją drugą kadencję w styczniu, no to spodziewam się, że już mogą być to wydarzenia znacznie cięższej wagi niż te wspólne dyplomatyczne deklaracje o konstruktywnym dialogu, czy też te zabawy w naruszanie przestrzeni powietrznej i wysyłanie gdzieś tam rakiet w odpowiedzi na to, czy jakieś ćwiczenia u wybrzeży Tajwanu. No to wszystko obserwujemy, myślę, z dużym zainteresowaniem. Są to takie dosyć nerwowe czy emocjonujące szachy, jakie często się zdarzają w polityce międzynarodowej. Każda ze stron tutaj próbuje wyczuć tą drugą stronę, no ale ale wkrótce już rozstrzygnięcia w polityce amerykańskiej. Myślę, że będzie miało to wpływ na to, co obserwujemy na Morzu Południowochińskim i co obserwujemy również w tych rozmowach handlowych, o które pani pytała. Bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz. Gościem Popołudnia Wnet był Radosław Pyfel, ekspert zajmujący się geopolityką, kierownik studiów biznes chiński, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Dziękuję.